komentarz ekonomiczny Instytutu Mizesa, piątek 13 2012 roku autor Jan Lewiński Służba zdrowia między młotem a kowadłem Tak jak co roku zima zaskakuje drogowców, tak i w nowy rok weszliśmy zaskoczeni nieprzewidzianymi problemami w służbie zdrowia Nikt nie wiedział, że będą kłopoty z refundacją, nikt przecież nie zgłaszał wcześniej żadnych komplikacji. Lekarze nagle się obudzili, nie zdając sobie sprawy z wejścia w życie nowej ustawy. Minister zdrowia nie mógł przewidzieć, że część leków będzie potrzebna pacjentom. Nie znalazł się wróżbita, który mógłby nam powiedzieć, że systemy informatyczne nagle przestaną działać. Drogi czytelniku, te wszystkie zdania to bzdury. Niechilnowi subsole. Jeszcze w lipcu ubiegłego roku w swoim komentarzu opisałem część kłopotów wiążących się z wejściem w życie ustawy refundacyjnej. W ciągu ostatnich miesięcy zagadnienie podejmowano często i z wielu punktów widzenia. Protestowały liczne grupy, od firm farmaceutycznych do środowisk lekarskich. Lekarze z OZZL jeszcze w listopadzie mówili o zaskarżeniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To samo proponowało BCC, a w grudniu ustawę zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego posłowie PiS. Dobrze jednak wiedząc, że na wyrok mogą czekać latami, nikt nie mógł być zaskoczony. Obecne kłopoty mają w zasadzie dwie przyczyny po pierwsze, ustawa jest gniotem prawnym, jest śmieciem, który kompromituje pomysłodawców ze względu na naturę bodźców ekonomicznych działających na aktorów na scenie służby zdrowia brak mechanizmu cenowego i absurdalne kary, o czym niżej. Po drugie, pracownikom firmy o nazwie Rzeczpospolita Polska brakuje przygotowania do wypełnienia obowiązków przewidzianych w ustawie przez nich samych dla siebie, o błędach systemu informatycznego i procesie negocjacji i refundacji za chwilę. W normalnej firmie skończyłoby się to pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej samej firmy i jej pracowników, którzy szybko przegnaliby się z pracą. Jednak pracownicy firmy Rzeczpospolita Polska sami oceniają własne zasługi i przewiny wszelkimi stratami i skutkami problemów jednostronnie obciążając swoich przymusowych klientów, to jest obywateli. Rzeczpospolita Polska nie może zbankrutować i nie ma konkurencji w postaci innych polskich firm, dlatego nie możemy wymienić tego dysfunkcjonalnego mechanizmu na coś lepszego. Ze względu na kryzys w Europie firma popadła w kłopoty, nawet mimo żerowania na rosnących podatkach i zadłużaniu podatników po uszy przez wyśrubowane deficyty i wymyślne instrumenty manipulowania rynkiem. Rząd na własną prośbę znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony chce przekupywać elektorat rzekomo darmowymi usługami, a z drugiej musi tak żonglować ich kosztami, aby nie przekroczyć konstytucyjnego progu. 55% relacji długu do PKB wtedy musiałby znaleźć inne sposoby udzielania łapówek elektoratowi. Rząd musiał więc ograniczyć wydatki na leki refundowane o około 1 miliard złotych, cała kwota refundacji to ponad 8,2 miliarda złotych. Ale w ten sposób aby dla nikogo ważnego dla reelekcji, to jest w przypadkach dających się nagłośnić medialnie, leków nie zabrakło. Warto przypomnieć, że celem istnienia systemu służby zdrowia jest służenie interesom państwa, a nie pacjenta. Ceny leków nie są tworzone za pomocą rynku, na którym byłyby porównywane względem siebie wszystkie potrzeby pacjentów oraz obiektywne możliwości zaspokojenia tych potrzeb. Ceny mają być ustalane z góry w sposób, który najbardziej opłaci się politykom liczącym na przekupienie odpowiednich grup elektoratu. Jak wskazywał Mary Rothbard, Wydatki państwa służą tylko jemu samemu i dlatego należy je traktować jako konsumpcję wytworzonego przez rynek kapitału. Wady socjalizmu są systemowe, a nie akcydentalne. Rząd musi zatem walczyć z tymi funkcjonariuszami służby zdrowia, którzy w porozumieniu z pacjentami chcą wykorzystać luki socjalistycznego systemu i pieniądze podatników, przy okazji psując plany polityków. Walka ta wynika z samej natury systemu arbitralnej redystrybucji kosztów leków, dlatego spór państwa z lekarzami tak bardzo przypomina czasy wojny komunizmu ze spekulantami. Przypis Nie oceniam tu strony etycznej Czarnego Rynku, który przecież nie może idealnie zastąpić prawdziwego rynku. Spekulanci byli umiejscowieni w otoczeniu prawnym komunizmu i mogli bezkarnie zawłaszczać mienie Pierwotnie należące do bezbronnie się temu przyglądających obywateli kraju. Takimi spekulantami bywali ważni funkcjonariusze systemu, mający realny dostęp do ukradzionych uprzednio dóbr. Koniec przepisu. Ze względu na uznaniowy charakter systemu refundacji leków, ceny refundowanych usług nie zależą od istotności potrzeb pacjentów, lecz są brane z sufitu i nie zaczarują rzeczywistości bezzasadne argumenty o estymacji kosztów leków czy. W porównaniach z innymi rynkami. Mają one znaczenie równie mikre jak argumenty Oskara Langego w debacie kalkulacyjnej z Ludwigiem von Misesem. Skoro decyzja należy do lekarza, to rząd uznał, że naturalnym bodźcem hamującym wykorzystywanie systemu refundacji będzie przykładne rozkłaczenie tych delikwentów, na których NFZ znajdzie, zgodnie z maksymum Feliksa Dzierżyńskiego, paragraf. A w tym względzie... NFZ ma uprawnienia po prostu niesłychane. Fundusz może badać dokumentację do pięciu lat też. Za wszystkie zakwestionowane recepty może zażądać zwrotu refundacji, nie pozwalając na jakąkolwiek drogę odwoławczą od swojej decyzji, poza Oprócz zakwestionowanej kwoty, Zakład Opieki Zdrowotnej zostaje obciążony karą w wysokości aż 3% wartości kontraktu z NFZ. Jeśli zdaniem NFZ zakład nie stosował się do często niemożliwych do zastosowania zaleceń pokontrolnych, może zostać ukarane rozwiązaniem umowy z NFZ i niemożliwością jej odnowienia przez okres do trzech lat. Jeśli ktoś myśli, że fundusz nie skorzysta ze swoich uprawnień, to jest w błędzie. Stosując poprzednią wersję ustawy, tę łagodniejszą, tylko w 2010 roku nałożył kary w wysokości 65 milionów złotych od zakładów opieki zdrowotnej żądając każdorazowo od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Od pewnego lekarza z Mazowsza fundusz zażądał zwrotu aż 800 tysięcy złotych. NFZ może to wszystko i jeszcze więcej zrobić, wyczarowując zarzuty niemal z powietrza. Wystarczy nieszytelny zapis numeru PESEL albo przyznanie nienależnej refundacji. Aby sobie uzmysłowić, jak łatwo podpaść funduszowi, Wystarczy przejrzeć dostępny na stronie konsylium24 algorytm przyznawania przez lekarza refundacji. Lekarz musi wpisać poprawnie dane pacjenta, wiedzieć, że jest on ubezpieczony osób nieubezpieczonych jest w Polsce procenta, przepisać odpowiedni lek przeznaczony do leczenia danej choroby, znajdujący się na aktualnej liście refundacyjnej, i nie popełnić żadnej pomyłki w dokumentacji medycznej. Kłopot może też sprawić rozdźwięk między praktyką a zapisanym w ustawie formalizmem urzędniczym. Leki na polskim rynku trzeba bowiem rejestrować, podając z góry zakres ich zastosowania. Każdorazowe rozszerzenie tego zakresu wiąże się z koniecznością uiszczenia słonych opłat rejestracyjnych. Jednak z biegiem czasu odkrywane są nowe zastosowania leków i wskazania rejestrowe zaczynają coraz bardziej rozmijać się ze wskazaniami medycznymi. Dotychczas taka formalna rozbieżność nikomu nie przeszkadzała. Dlatego normalną praktyką medyczną było przepisywanie leków niezgodnie z danymi rejestracyjnymi, gdy lek był skuteczny, a jego działanie udowodnione naukowo. Niestety nowa ustawa refundacyjna nakłada obowiązek przepisywania leków wyłącznie zgodnie z danymi rejestrowymi, stąd choćby niedawne problemy w Krakowie z refundacją leku dotychczas powszechnie używanego w leczeniu chorób kardiologicznych. Ryzyko niedopilnowania poprawności recepty zastosowania leku obecnego na liście refundacyjnej w przypadku recepty całkowicie zgodnej z praktyką medyczną, lecz nierejestrową, jest ogromne, szczególnie gdy lekarz jest na trzecim dyżurze na nogach od kilku dni bez żadnej przerwy, ponieważ na przykład brakuje zmiennika. Przypis. To nie jest żadnym wyjątkiem, lecz zwyczajną praktyką. Skoro rynek jest reglamentowany i nie funkcjonuje normalny mechanizm wyceny usług lekarzy, to NFZ musi narzucić dyrektorom placówek odgórne limity kosztów. Lecz rynek pracy podlega państwowej ochronie, dlatego też łatwiej oszczędzać m.in. na liczbie zatrudnionych lekarzy, którzy nie mają tak silnych związków zawodowych jak pielęgniarki. Koniec przypisu. Lekarz jednak nie powinien się mylić, bo powiemy spoczywa na nim zbyt wielka odpowiedzialność. Kłopot polega na tym, że nawet nieomylni lekarze nie mogą tu być bezbłędni, ponieważ w pewnych przypadkach wiedzą nie dysponują i dysponować nie mogą. Do dziś nie działa system informatyczny z danymi o ubezpieczeniach pacjentów, co ma obowiązek sprawdzić lekarz. Lista leków refundowanych też nie została o czasie ogłoszona oficjalnymi kanałami. Co więcej, w Ministerstwie Zdrowia ustalano listy praktycznie do samego Sylwestra, a ustawa wchodziła w życie 1 stycznia, podobnie jak nowa lista leków, zmuszając aptekarzy albo do zamknięcia aptek, albo do czekania na nowy rok przy kasie, by wpisywać nowe ceny leków. Poza tym w aptekach nie wypalił system informatyczny, który miał umożliwić przydzielenie nowych kodów recept. Listę zresztą zrewidowano kilka dni po nowym roku w skutek protestów pacjentów. Przy tym NFZ może srogo ukarać firmy farmaceutyczne lub ateki za reklamę leków refundowanych, jednocześnie nakładając obowiązek informowania o cenach leków, co bywało przez NFZ uznawane za reklamę. Dlatego działy marketingowe firm omijają leki refundowane szerokim łukiem, żeby pod żadnym pozorem nie narazić się NFZ. Ten galimatia spowoduje, że nikt nie jest w stanie nie popełnić błędu. Stąd właśnie protest pieczątkowy lekarzy, którzy. Także, jak Państwo, znaleźli się między młotem pacjentami a kowadłem państwem. Nawiasem mówiąc, za trwającą już 15 lat informatyzację służby zdrowia odpowiada m.in. Aseko, czyli następca nieocenionego Procomu, odpowiedzialnego wcześniej za informatyzację ZUS i osłowionego płatnika. Zresztą założyciel Procomu, Ryszard Krause dzień przed ogłoszeniem listy refundacyjnej dokupił ponad 119 milionów akcji biotonu, powiększając swój udział, także dzięki udziałom Procom Investment, w spółce do 21,43%. Tak się składa, że NFZ odmówił przyjęcia na listę tańszych analogów ludzkiej insuliny, którą produkuje bioton. Dzięki temu spółka otrzyma 1,6 całej kwoty refundacji insuliny, wynoszącej od 500 do 600 milionów złotych. Należy wspomnieć o sposobie, w jaki leki trafiają na listę refundacyjną. Otóż co trzy miesiące, ma to być zmienione na okres dwumiesięczny, rząd siada do stołu negocjacyjnego z firmami farmaceutycznymi i negocjuje niższe ceny leków dla pacjentów, uzależniając od rozmów to, który lek trafi na będącą łakomym kąskiem listę refundacyjną i ile podatnik będzie musiał do niego dopłacić. I tu rząd dobrowolnie wszedł między młot a kowadło. Z jednej strony, państwu zależy na uzyskaniu od firm farmaceutycznych niskich cen ze względu na kłopot z budżetem państwo nie może zbyt dużo dopłacić do leków. Z drugiej strony, politycy chcą jak najwyższych cen, dzięki którym mogą zyskać przychylność koncernów. Dobrym rozwiązaniem wydaje się z tego punktu widzenia znaczne ograniczenie pola bitwy przez zmniejszenie liczby leków na liście. W tym roku usunięto z niej. 833 leki, zostawiając ich 2668. Stąd krańcowa użyteczność dla firm farmaceutycznych jednego miejsca na liście rośnie, co sprawia, że koncerny są bardziej skłonne do ustępstw, skuszone możliwością skuteczniejszej eliminacji konkurencji na listach. Monopolizacja rynku to podstawowy rezultat interwencji kwotowych państwa. Dodatkowo ograniczenie listy umożliwia zwiększenie kwoty jednostkowej refundacji. Co może obniżyć ostateczną cenę leków w aptekach, pozwala to przedstawić elektoratowi cięcia w nieco lepszym świetle. Sprytne zmiany cen podstawowych leków mogą nawet zwiększyć skuteczność tej swoistej łapówki udzielanej potencjalnym wyborcom. Wszystkie wymienione wyżej problemy są immanentną cechą systemu. Konflikt między rządem a lekarzami, aptekami i firmami farmaceutycznymi jest nieusuwalny. Jedynym wyborem władzy jest ten pomiędzy dopuszczaniem do nadużyć czarnorynkowy wentyl bezpieczeństwa, a nakładaniem kar funkcja kontrolna NFZ. Urzędnicy i politycy muszą mieć kontrolę nad służbą zdrowia, która jest ich wyłączną własnością i wypełnia cele polityczne, jako metoda pozyskiwania elektoratu. Ale, aby tego dokonać, muszą posługiwać się pracownikami niższego szczebla, na których trzeba scedować część arbitralnej władzy nad życiem i śmiercią bezbronnie to obserwujących obywateli, czyli patentów systemu. Dlatego będziemy obserwować publiczne kłótnie lekarzy z ministrem zdrowia, połajanki premiera mówiącego na konferencji o komforcie lekarzy w kontekście wielu set tysięcznych kar za literówkę, etc. Podkreślę raz jeszcze, ta cecha socjalizmu jest niemożliwa do ominięcia. Alternatywa Jedyną sensowną alternatywą dla socjalizmu jest prywatyzacja służby zdrowia i całkowite zniesienie refundacji. To ta sztuczna socjalistyczna nakładka na rynek jest przyczyną chaosu lekowego, rozlewającego się także na rynek leków wysuniętych poza nawias refundacji. Z ekonomicznego punktu widzenia po prostu nie jest dobrym pomysłem okradanie podatników po to, aby urzędnik, pracownik firmy Rzeczpospolita Polska mógł arbitralnie dowodzić rynkiem zdrowia nie jest i nie będzie w stanie zrobić tego dobrze, zgodnie z życzeniami chorych i ludzi pragnących uchronić się przed chorobą. Tylko powrót na rynek dałby im szansę na realistyczne negocjowanie z producentami leków i w ogóle usług medycznych ich prawdziwej wartości, porównywalnej do oferty konkurencji, wliczając w to generyki. Warto byłoby się też zająć naprawą przerośniętego systemu ochrony patentowej leków i ich koncesjonowania. System cenowy umożliwiłby porównywanie potrzeb pacjentów uwzględniających materialną rzeczywistość i dające realny wybór między dostępnymi opcjami. Pacjent przestałby zależeć od kaprysu urzędnika. Wybór polityków zastąpilibyśmy porównaniem wielu wyborów tych ludzi, którzy naprawdę potrzebują systemu opieki zdrowotnej. Choć zdrowie jest ważne, nie możemy wszak na ołtarzu lęku przed chorobą składać innych stron życia żyjemy w świecie, w którym musimy dzielić z innymi ludźmi skończone zasoby materialne i czas. Zrobimy to lepiej, jeśli będziemy ze sobą współpracować, tworząc prywatne instytucje samopomocowe, polegające na naszej dobrej woli i chęci uzyskania pomocy od innych w razie potrzeby, począwszy od fundacji czy instytucji religijnych, na firmach ubezpieczeniowych, skończywszy.